Ośrodek hodowli zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim spółka ZOO utworzony został 28 lutego 1994 roku na bazie dawnego Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej. Podstawowym kierunkiem działalności spółki jest hodowla i chów bydła mlecznego opartego głównie o rasę polsko-holsztyńsko-fryzyjska, hodowla koni rasy śląskiej oraz produkcja roślinna oparta o nowoczesne technologie uprawy, siewu i zbiorów ziemiopłodów. Ośrodek gospodaruje na gruntach o powierzchni 4157 hektarów, w tym grunty orne stanowią około 3,5 tysiąca hektara. Grunty położone są na Przedgórzu Sudeckim na terenie 5 gmin. Struktura zasiewów wynika z potrzeb paszowych zwierząt, utrzymania prawidłowego zmianowania, a także uzyskania wysokiej towarowości upraw. Spółka uprawia pszenicę ozimą, rzepak ozimy, kukurydzę na ziarno i kiszonkę, rośliny strączkowe, lucerne oraz trawy na gruntach ornych. Uzyskiwane plony są zadowalające i mieszczą się w przedziale plonów średnich i wysokich. W ośrodku prowadzone są nowoczesne metody i technologie uprawy, nawożenia, ochrony roślin, zbiorów i przechowywania płodów rolnych. Ośrodek prowadzi hodowlę i chów bydła mlecznego w ilości około 2000 sztuk opartą o rasę polsko-holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej, w tym krowy mleczne w ilości około 1000 sztuk. Utrzymywane są w oborach wolnostanowiskowych w Starczowie oraz w oborach uwiązowych w Kamieńcu Ząbkowickim i Dzbanowie. Najważniejszym celem hodowlanym jest produkcja i sprzedaż buchajków hodowlanych, które są sprzedawane do Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt i do krycia naturalnego rolnikom indywidualnym. Stan matek buchajów w 2016 roku stanowił 7,5% całego stada krów. Ośrodek w swojej ofercie posiada do sprzedaży mleko o wysokich parametrach jakościowych, żywiec wołowy i jałówki cielne oraz buchajki hodowlane. Na szczególną uwagę zasługuje przenoszenie zarodków stosowane jako jedna z metod postępu hodowlanego. Pozwala ona w krótkim czasie uzyskać wysokowartościowy materiał hodowlany. Jednym z najważniejszych zadań rozwoju bydła mlecznego jest utrzymanie bardzo wysokiego poziomu wydajności jednostkowej mleka od krowy. W ubiegłym roku uzyskano 11 422 kg. Następuje również wzrost wydajności jednostkowej od krów i pierwiastek, co świadczy o dużym postępie genetycznym stada i osiąganiu wysokich indeksów matek buchajów. W 2013 roku spółka przejęła stado ogierów Książ. W stadzie prowadzona jest działalność hodowlana, sportowo-rekreacyjna i turystyczna. Prowadzenie hodowli związane jest z rasą śląską, która jest w Polsce rasą zachowawczą. Działalność hodowlana obejmuje prowadzenie rozrodu i odchowu koni tej rasy oraz odpłatnego udostępniania ogierów do celów rozrodczych. W stadzie ogierów Książ organizowane są także zakłady treningowe dla klaczy i ogierów w dyscyplinie powożenia, zakończone dwudniową próbą dzielności. Jednym ze świątecznych dni hodowli jest Czempionat Koni Śląskich, który corocznie organizowany jest w Książu. Konie wyhodowane w Książu, takie jak Lokan, Lawenda, Nomen, Drab czy Sonet, potwierdzają swoją wartość hodowlaną i użytkową na wystawach oraz poprzez sport, głównie powożeniowy. Spółka bierze udział w corocznych krajowych i regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych, które wyróżniają się ponad przeciętnymi cechami genetycznymi, zdobywając liczne czempionaty i wicechempionaty. Największym osiągnięciem w historii spółki było zajęcie pierwszego miejsca w kraju w 2016 roku i uzyskanie wydajności 13 191 kg mleka w kategorii stad liczących od 150 do 300 sztuk krów mlecznych. Konie rasy śląskiej corocznie uczestniczą w Mistrzostwach Polski oraz licznych zawodach międzynarodowych w powożeniu, zdobywając czołowe lokaty. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia spółki to Złota Księga Gospodarki Żywnościowej, otrzymywane gazele i gepardy biznesu, certyfikat wiarygodności biznesowej oraz udział w corocznych rankingach publikowanych przez Nowe Życie Gospodarcze 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych, uzyskując wysokie miejsca w rankingu.